Zbliża się weekend, a to oprócz czasu na relaks oznacza, że czekają nas kolejne sportowe wydarzenia. Częstochowskich sympatyków sportu czeka naprawdę wiele emocji, a wszystko to w sobotę 29 października. O godzinie 14 na stadionie przy Limanowskiego wicelider drugiej ligi Raków Częstochowa zagra z Polonią Bytom. Czerwono-niebiescy tracą tylko 2 punkty do Odry Opole i mają jedno zaległe spotkanie. Podopieczni Marka Papszuna liczą na 3 punkty i umocnienie swojej pozycji w tabeli. My jesteśmy faworytem i tą rolę przyjmujemy i absolutnie nie lekceważymy nikogo, aczkolwiek znamy swoją wartość i wyjdziemy z takim nastawieniem zwycięstwa zdecydowanie w tym meczu. O godzinie 17 w hali Częstochowianka podopieczne Pawła Kapicy zmierzą się z MKS-em Sokołem Radzionków. Po ostatnich porażkach Częstochowianka liczy na przełamanie i 3. wygraną w tym sezonie. Częstochowskie siatkarki zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli. Tego dnia na emocje nie będą mogli narzekać także kibice koszykówki, bowiem o godzinie 18 w hali Polonia AZS Politechnika Częstochowa rozegra spotkanie 7. kolejki drugiej ligi, a ich rywalem będzie MKS 2 Dąbrowa Górnicza. Dla podopiecznych Dariusza Szynkiela każde zwycięstwo jest niezwykle cenne, a o takie powalczą w sobotę. Na pewno będziemy chcieli tą szansę wykorzystać, no bo musimy właśnie takie mecze wygrywać, aczkolwiek tak jak Jaworzno, podejrzewam, że przyjechało do nas pewne zwycięstwa, a myśmy sprawili niespodziankę. Tutaj nie można ani nikogo lekceważyć, ani kalkulować przed meczem, tylko po prostu grać w koszykówkę najlepiej jak się potrafi i wtedy będzie dobrze.